I poszło. Ok, moi drodzy. Wróci. Będziecie się bawić kostkami teraz, tak? No to przepraszam. Na kostki są? Tak, czyli mogłeś sobie na początku wybrać nawet, jakie masz. Ja nie mogłam. Mogłaś, jak przeskrolujesz na początku czata. Tak tam u góry są. Tak. Ustawienia kości 3D. Możesz sobie wybrać kolor, teksturę i w ogóle wszystko. Mam różowe. Nice. No. Kolor Slanesha. Ale nie ta gra. Dobra. Więc... Ja będę miała tęczowy. Jest taki? Mhm. Gdzie to się? Jeszcze raz w ustawieniach, tak? Tak, ale nie, bo to jest beznadziejne, bo jest każda kość inna, a nie, że jest jedna tęczowa. A bo ja nie widzę waszych kości, jak wyrzucacie. Ja widzę nie? Wszystkie. Rzucajcie. Ja też widzę wszystkie. Rzućcie tymi tęczowymi. Ja rzucam swoimi. O, niebieskie poleciało. Widzę niebieskie, marmurkowe, no. Tak, to są moje. A to są moje. No takie słabe te tęczowe, no. Nie widzę twoich. No też nie widziałem. Dobra, chwila, zaraz coś rzucę. No, wracam. No może ja sobie pójdę, wiecie, tam drzemne się, czy coś, wy się kośćmi pobawcie i dajcie znać, jakbyście chcieli coś prowadzić. A czy coś grać, przepraszam. Jest takie... Słabo tęczowe. No właśnie tak tęczowe. Było, że różne pistacjowe. Kolory, takie, no... No nie wiem. A nie, to się ja nie mam. Ja nie mogę kostek zmieniać. To się nie ustawiło. A tęczowe będą... takie. No takie, no, zamiast tęczowe kości, to kurde, każda inna. Każda no. Innego. No, trochę. Ale jakie rzuty rzucają. Na K4 wyrzucić 10, to powiem ci, no. No, trochę tak. No, szacun, szacun. Ale dobrze. No. Przestańcie się bawić, bo wam wyłączę to. I... Jack Gruźnik, ty wracasz do miasta. Jack, lekarz, ciebie uwolnili ze szpitala. A nie pamiętam, czy nie za bardzo wiem, co Naja w tym czasie robiła. Nie ze szpitala, tylko z tego. Znaczy z biura szeryfa. No, prawie to samo. Ale znalazłam lepsze tęczowe. Wiesz? Dobra, już nie będę się tym bawić, ale motyw pryzmatyczny jest fajnie tęczowy. Cool. A może dobra. Byśmy coś zagrali? Dobrze, no jedziemy. Dobra, już koniec. Nice. O, jakie fajne. A ty, Naja, co robiłaś? Bo nie pamiętam, co ty robiłaś w tym czasie. Była nieprzytomna. Tak? Padła w pułapkę, tak. Aha, tak, nie, ty usnęłaś. Nie, przytomniła na koniec. Ty usnęłaś, tak, ale jak ten czar przestał działać na posterunku, kiedy oni byli zdziwieni, że ty siedzisz za kratą i cię wyrzucili na zasadzie, co ty tu robisz, to w tym samym mniej więcej czasie Naja, ty się budzisz. Ja się chyba obudziłam mniej więcej wtedy, kiedy oni skoczyli tam na ten wóz i ściągnęli tego Granta, nie? To jest mało ważne, bo nie było Jacka, Jack Gruźlik to był, i nie było go w tym, i nie było go w mieście, więc w zasadzie można powiedzieć, że tak, ty taka zaspana schodzisz na dół hotelu. Ja leżałam na tym wozie. Tak? W wozie. Aha, to totalnie mi się coś pomyliło, ale dobrze. To była ratowana. Okej, okay, to wybaczcie. To w takim razie wracacie do miasteczka i widzicie Jacka, lekarza, który wychodzi z biura szeryfa. Nieszczególnie zadowolonego swoją drogą. Jack, potrzebujemy twojej pomocy. Grant ma jakieś świństwo zaszyte w ciele i boję się tego sam otworzyć. Patrzę na niego. Okej, okay, no to podchodzisz do tego wozu. Podchodzisz do tego wozu, zaglądasz mu ten. No ewidentnie ma coś wszyte pod skórę. No dobrze, no w sensie tak... Patrzę na Jacka się patrzę bardziej teraz w momencie. Jacku, co się działo? Tak, troszkę mnie weź.
Zobacz, co się, co mnie ominęło. Sam jestem pewien. Wydaje mi się, że albo generałowa postanowiła nas zdradzić, albo sama została opętana przez jakiegoś boboka. W każdym razie ona uciekła. Grant był pod kontrolą, totalnie jak zombie. No i teraz jest nieprzytomny. Naya była nieprzytomna, teraz jest przytomna. I Grant ma coś zaszyte. Strzelam, że to może być coś wspólnego z tym jego opętaniem. Możliwe, że ktoś go kontrolował, jak jakiś wudu czy coś takiego. Okej, okay. Skoro jest to coś takiego... Powiem ci tak, to wygląda mniej więcej w ten sposób, że na jego klatce piersiowej, w miejscu, gdzie powinno znajdować się serce, znaczy wiadomo, że serce jest dużo głębiej, a to, co ma wszyte, to jest ewidentnie zaraz pod skórą, ale nie ma żadnych śladów szycia, w sensie, no wiesz, jakby ktoś mu to... Widziałeś go wczoraj, tak? Widzieliście go wczoraj, czy tam przedwczoraj, więc jeżeli miałby coś szyte, no to żadne lekarstwa nie spowodowałyby, żeby to się zarosło w 48 godzin. Ale ewidentnie coś czarnego, jakaś taka czarna płytka jest lekko pod skórą. Generalnie, jeśli udasz się do tej przychodni, która tutaj jest, to bez problemu będziesz w stanie to wyciągnąć. Tutaj na wozie też będziesz w stanie to przyciągnąć, ale będzie to już trudniejsze. No dobrze, Jacku, ale mówisz, że coś go kontrolowało, tak? Czy gdybym, powiedzmy, w kontakcie z tym czymś, co tam w środku jest, został opętany, czego nie chcę, czy mógłbyś mi dać w takim razie jakiegoś typu ochronę przed tym, albo cokolwiek? Tak, pokrzepiające poklepanie po plecach. Ale nie, to nie tak działa. Nie znam się na tym, ale podejrzewam, że tylko katalizator. Coś, dzięki czemu jakaś inna istota albo czarnoksiężnik mógł go kontrolować, a nie sam jakiś przeklęty przedmiot. Zdajesz sobie sprawę, Jacku lekarzu, jak słowo czarnoksiężnik i przeklęty przedmiot brzmią dla ciebie, człowieka nauki, nie? Nie, w tym momencie to już widziałem trochę, także... W sumie rację. Możesz mieć rację. W tym momencie też jestem troszkę taki... nie wiem... Wyrozumiały. Tak można to nazwać. Tak, także... tak jakby badam to coś rękoma. To póki co. Nie wiem, czy ma jakoś, nie wiem... No poza tym, że jest nienaturalne, bo nie powinno tam się znajdować in the first place. Wiesz co, jak to tak dotykasz, zaczynasz na to naciskać, to masz wrażenie, że to jest coś cienkiego, jakaś tekturka, jakaś... Ciężko powiedzieć co. Może być karta? Może być. Okej, dobra, trzeba uważać. Okej, dobrze. W takim razie będę właśnie potrzebował... Waszej, bo Naya też tam jest, tak? Tak, Naya też jest już przytomna. Trochę zaspana, ale tak. To będę waszej pomocy potrzebował w przekonaniu naszego doktorka raz jeszcze, żeby pomógł mi tam skorzystać z swojego ekwipunku tam, czy tam miejsca bardziej. Nie chcę go tutaj operować na środku ulicy. No słusznie. Myślę, że będę zachwycony, jak znowu do niego przyjdziemy. Niewątpliwie, dlatego potrzebuję waszej pomocy. No, wołasz się na przysięgę Hipokratesa i... Mhm. No to podjeżdżajmy pod ten jego warsztat. Przysięga Hipokratesa, to może się udać. Na pewno. Dobrze, podjeżdżacie tym wozem do budynku, w którym znajduje się gabinet lekarza. Lekarz wychodzi taki zdziwiony przed budynek. Coś się stało? Patrzy na wozie, ktoś leży ranny? Ktoś go postrzelił? Potrzebujemy pańskiego gabinetu. Pokręcił głową. Yy,
$5 plus reszta według zużycia. Mam własne przyrządy. Tego nie wiem. A to mówię. I wyciąga rękę po pieniądze. Łopanie, no to wyciągam $5 i mu daję. No dobra. Chodźmy, chodźmy. Jakbyście mnie szukali, będę w salonie. I zostawiam. Na zdrowie. A nie, wraca jeszcze do środka, zamyka drzwi, które prowadzą do części mieszkalnej i wychodzi, zostawiając was samych. No to chodźmy do tego strony. Dobra, spoko. Dobra. Do roboty. Kładźmy go na stole i... I co? No i rozbierajmy go, tak? Tak, żeby mógł go ładnie operować. Znaczy tą część, w sensie górną część, bo nie potrzebuję jego bez spodni, jakby nie patrzeć. Okej. Okay. No to oczywiście rozbierasz go. Rozbierasz klatkę piersiową, dezynfekujesz i zaczynasz, przystępujesz do zabiegu. Rzuć sobie proszę test medycyny, chirurgii, czy co tam masz. Ło, panie. Okej. Okay. No więc widzicie, że zajmuje to chwilę, mimo że rzecz jest schowana dość płytko, to zajmuje to trochę czasu. Widzicie, że nie znacie się na tym, ale macie wrażenie, że Jack bardzo fachowo opatrzył, znaczy zdezynfekował tą ranę, wyciągnął kartę, która się tam znajdowała. Rzeczywiście była to karta do gry. Zdezynfekował, no coś tam porobił jeszcze i poszywał naszego tego. Dawałeś mu coś na... No zakładam, że dawałeś mu coś na spanie, na wszelki wypadek, jakby się obudził, więc... Rewianko w zęby. Tak, nie chcę... Tak, ukryłem jedynko przez łeb. Nie no, podałeś mu coś na sen, żeby się na wszelki wypadek nie obudził podczas operacji. W momencie, kiedy to wyjmujesz. Nie chcemy, żeby nam latał i po całym tym... Ale masz wrażenie, wiesz, potem go podszywałeś i sprawdzasz, wiadomo, tam mierzysz ciśnienie, to wszystko i widzisz, że jego... Wtedy był taki... Też miał cały, wiesz, tętno, puls, wszystko takie miarowe, ale takie bardzo powolne. A teraz zaczął oddychać tak, jak oddychać i wszystko zaczęło pracować jak u każdego z was, nie? Wiadomo, każdy ma trochę inaczej, ale w miarę zaczęło działać wszystko porządnie. Chyba, że jest się gruźlikiem i się oddycha troszkę gorzej. No tak. Ale to Grant, a nie Jack. Wiem. Macie kartę. Ja to tak szczypcami odkładam jak najdalej ode mnie i tak bawcie się z tym, tak. Ja się tego nie ruszę. No dobra, to chyba mamy winowajcę tego. Wskazuję na tą kartę. Ciekawe, kto ją tam wsadził. Na karcie widnieje taka postać, która doskonale kojarzycie. Jeśli nie kojarzycie, no to mogę wam przypomnieć. No tak, kojarzę przynajmniej. Krzycząca pani z tamtego opuszczonego miasta. Krzycząca pani z Prosperity, właśnie. Jest na karcie, to jest karta królowej, króla, ale królowej. No i ona tam widnieje, tak? Normalnie jak karta, tylko że jest... Jej wizerunek. Tak, jej wizerunek jest stylizowana na nią. Ciekawe, czy opętała generałową? Rzućcie sobie na... Kurde, na co wy to możecie rzucić? Na inteligencję, albo jak macie jakieś okultyzm, albo coś takiego, więc... Mamy okultyzm. Okej, no to na okultyzm jakąś coś z wiedzą tajemną, coś, a jak nie, to na zwykłą inteligencję. No, na zwykłe smart, tak? Tak, do 5. Smart mam. Wow, ale nisko, co to ma być? Smart mam więcej niż okult nawet, no ale już nie rzucić okult. To może rzucić jeszcze na smart. Niech będzie.
6 i 5, 11. Dobrze. Znam się na tym. Wydaje ci się, że w momencie, gdy słyszałeś o czymś takim, że to nie jest twoja dziedzina, bo ty się nie zajmujesz duchami, nie? Ale że jeżeli ktoś robi coś z duchami i na przykład z nimi rozmawia, to tak jakby to kolokwialnie powiedzieć, trochę opuszcza gardę. Jeśli duch ma złe zamiary, to może wtedy go do czegoś zmusić, skrzywdzić w jakiś sposób. Opętanie to będą ekstremalne. Ekstremalne sytuacje, ale też pewnie. Tylko po co? No właśnie. Czyli tym bardziej mi się kojarzy, że jednak została opętana generałowa. Bo jakoś nie widzę bezpośredniego profitu dla niej, żeby nas tutaj wykończać. A ona się wydaje taka raczej dość rozsądna osoba. W sensie, no. Nie, no dobrze, może za daleko z tym poszedłem. Troszeczkę tak, chyba tak. Pytanie, czy panienka z Prosperity ma jakiś powód, żeby nas wykańczać? To prędzej, tak. Z drugiej strony, czy panienka z Prosperity zrobiła cokolwiek, żeby was skrzywdzić? Czy tylko po to, żeby was spowolnić albo odwrócić uwagę od siebie? Wiesz, Naja, mogli cię zabić. Mogli zabić. Tak, bo były tylko próby chyba usypiania nas, prawda? Tak, tak. No oprócz Granta, który został jakby pod kontrolę wzięty. No tak. Z jakiegoś powodu. Mogła na was czekać, mogła czekać na was bomba, czekało uśpienie. Z czym to wydaje się, że jest jakaś taka mieszanka tych mocy z jednej strony tego ducha, z drugiej strony kart generałowej i to takie opętanie to przez kartę, no to raczej od karciarza jest moc, ale znowu wkładanie komuś karty w serce, to nie słyszałem, żeby ktoś zajmujący się to jest takie opętanie z poplątaniem takie. Może wiesz, może w momencie, kiedy przejmuje zdolności kiedy przejmuje władzę nad karciarzem, to ma jego zdolności, no ciężko powiedzieć, ale Grant się zaczyna wybudzać. No, może się dowiemy coś, dlaczego w takim stanie się stał. Panie, czy wybudza się, jak już skończyłem, rozumiem, tak? Tak, już jest po operacji, już rozmawiacie, jak już wiesz, że tak mówiąc kolokwialnie, umyłeś ręce i umyłeś tą kartę i stoicie nad tą kartą i rozmawiacie w ten sposób, a nie, że wiesz, że o kurde, zapomniałem szyć. No nie ruszaj się, nie ruszaj się, bo ci wątroba wyleci. Tak. Dobra, no. Grant się budzi, tak? Tak, budzi się. Dzień dobry, Grant, żyjesz? Czy masz się? Jak się czujesz? Kiedy lekarz się pyta swojego pacjenta, czy żyje. Tak. No, chyba żyje. To dobrze. Dzień dobry, witaj w takim razie. Jak się czujesz? Pamiętasz coś? Grant, jak przez mgłę, poczekajcie chwilę, bo próbuję usiąść. Co mi się stało? Poszczelili mnie? Prawie. Strzeli ci kartą, że tak powiem, ale nie znam się na tym zupełnie. Już prędzej Jacka może zapytać, czy nie, co on się bardziej na tym znaje. Ja tam tylko strzywam ludzi, tak? Tak patrzę na Jacka i na Granta. No coś cię opętało, nie? Pamiętasz coś? Jak przez mgłę. Pamiętam, że powoziłem jakimś wozem. Mhm. Ostatnie, co pamiętam, krzyk w pokoju Kimberly. Pobiegłem do jej pokoju, jakby się z kimś kłóciła. Ale wszedłem do pokoju, była sama i usłyszałem jej głos. Śpiewała jakby kołysankę, ale nie otwierała ust. I padłem i tak bym zasnął, a potem wszystko tak jak sen. Widziałem ją kilka razy, jakby rozmawiała z kimś.
jakby rozmawiała z kimś i potem przyszła z jakimś takim, pokazuje wielkości tam powiedzmy dwóch pięści, z takim jakimś złotym żukiem. A? I potem wyruszyliśmy. Znaczy nie wiem, tak mi się wydaje. Żuczki. My już wiemy o tym, że nie żyje ten inżynier? A inżynier nie żyje? No się do... Mówiłeś na tego ostatnio? Nie, powiedziałem, że jest krzyk, nie? Czy coś takiego? Nie, wydaje mi się, że nie powiedziałeś, że nie żyje, ale no. No to jak wiecie, to wiecie. No dobra, ale skąd to nie... To ja nic nie wiem, bo ja byłem w pościgu. No i ja ledwo wyszedłem z więzienia, więc no, można powiedzieć... Nie, jednak... kojarzy mi się jakaś taka informacja, ale... Też, szczerze mówiąc. Ale nie wiem skąd, kiedy i... Może to było poza grą. W każdym razie tak, fakt. On nie żyje. I jego okazy też zginęły. Mało ważne, jak się o tym dowiedzieliście. Skoro nie pamięta żadne z nas, to mało ważne, jak się tego dowiedzieliście. Ale on nie żyje, zniknęły jego dwa okazy. Ale i Kimberly miała jeden z tych żuków? Jeden, tak. Czyli wychodzi na to, że ma trzy. No, to ciekawe. Skąd? Jak? Wiecie co? Chyba naprawdę musimy się wybrać za nią w pościg, bo nie wiem, czy tutaj jakiekolwiek odpowiedzi znajdziemy. Grant mówi, to chyba potrzebujesz jakiegoś Indianina do tropienia. No, ty się przecież znasz na tym. Uśmiechnął się. No, mogę spróbować. Rzeczywiście znasz zresztą... Dlaczego jej w ogóle zależało na tych żukach? Czyżby była tego tam Uniwersytetu Medycznego? Tak, to są ci bostońscy ninja akademicy. Wszystko ułożyło się w logiczną całość. Za wszystkim bostoński Uniwersytet Medyczny. Ja wam mówię, Uniwersytet Medyczny to nigdy nie jest dobra rzecz. Nigdy. Nie. A zajrzyjmy do jej pokoju jeszcze raz. Może tam jakieś ślady pozostawiła po sobie. Świadomie lub nie. Kimberly? Uh-huh. Grant, tylko jednego żuka tam miała? Widziałem jednego. Ale wiesz, ja to pamiętam jak przez mgłę, więc... Pamiętasz, tak chwilę się zastanawiała, mnie w tym pokoju? Właśnie, bo ja cię tam widziałam niosącą nią, a potem mnie zabrali. Wszyscy się widzieliście i czemu ja dopiero zastałem was nieprzytomnych w różnych stadiach więc Grant, przemieszczania się. Grant spuszcza tak trochę głowę i mam nadzieję, że ci nie zrobiłem krzywdy. Chyba tak. Patrzę trochę złowrogo, też mam nadzieję. No ja widziałem cię niosącą nią nieprzytomną, więc no. No, pamiętam to. Nie pamiętam czemu, ale pamiętam, że ją niosłem. Dobra, teraz z kolei się... Pamiętasz, czemu władowałeś mi na wóz? Gdzie chciałeś jechać? Wiesz co? Chyba, ale nie jestem pewien. Chyba chodziło o to, żeby Jack za nią nie jechał. Nie jestem pewien. Chyba bardziej była taka dywersja niż to, że miałem cię zawieźć w jakieś konkretne miejsca. Jaku, czemu żeś nie zabił Kimberly? Ty debilu. Bo jest dobrym człowiekiem. Bo bohaterowie tak właśnie robią. Ale my nie jesteśmy bohaterami. To zanim zaczniemy wytykać palcami i kto widział, jak ktoś kogoś obezwładnia i nic z tym nie zrobił i jak dał się przez strażnika, sierżanta czy tam innego szeryfa porwać i tak dalej, to chodźmy zobaczyć ten pokój, czy tam nie ma rzeczywiście jakichś śladów tropów. No dobra, no. Okej. Okay. Brzmi fair. Okej. Okay. Wchodzicie do jej pokoju. Widzicie, że... To jeszcze mówię, uważajcie, ostatnio jak tu weszłam, to zostałam uśpiona. Właśnie otwieracie delikatnie drzwi, ale nic się
Nic się nie dzieje, mimo że są rozłożone jakieś karty na podłodze. Ale nic się nie dzieje. Może ta moc miała działać tylko raz, albo działała tylko raz. A czy jestem w stanie po rozłożeniu tych kart dowiedzieć się, co tutaj miało być? Tak, nawet bez rzucania. Uśpienie. Jak ktoś wejdzie, to zadziała na niego czar uśpienia. Poza tym te karty też wyglądają jakoś inaczej? Czy... Nie, to są zwykłe karty. Zwykłe karty. Takie, z jakich Kimberly układała pasjansa, gdy się z duchem porozumiewała. Okej. No to rozglądam się po tym pokoju. Czy coś tutaj zostało, czy... W zasadzie zostało wszystko. W zasadzie zostało wszystko. A dajecie sobie głowę uciąć, że Kimberly nie bez swojego pudru, bez swojego perfumu, bez swojej szczotki do włosów i kompletu spinek i gumek raczej by nie wyjechała. Rzućcie sobie na pewnie notice, nie? Bo to nie ma czegoś takiego jak przeszukiwanie albo coś. Więc rzućcie sobie na notice, proszę. Do 6. Zeszedł. 6 to trudny test, nie? Standardowy jest chyba 4. Tak, jeszcze Naja. Naja, liczymy na ciebie. ale to nie ten pokój, Naja, tu jesteśmy, halo. Ja wydam tego, wydam sztona sobie. Okay. I sobie spróbuję przerzucić. I z twojej strony. Nosz. No wszystko. No trudno. Nie znajdujecie nic. O, to ja teraz wydam. Ale szastacie tymi sztonami. No, ale a co? Lepiej szastać niż nie wydawać w ogóle. Widać, że spiłowane tak. No, elegancko. Okej. Oglądacie te jej rzeczy, tak? Oglądacie te rzeczy jej tak beznamiętnie, nie? No bo ciężko jakąś zahaczkę, raczej niczego żaden z was się nie spodziewało. I zauważasz, że tak od niechcenia tam jakiś, wiesz, zestaw tuszów otwierasz z lusterkiem i na lusterku jest napisane ratunku. To Jessica Hardright. Chyba chcecie to zobaczyć. Podchodzę bliżej. No zaglądałem przez ramię. Widzicie to samo. To jestem jak... co tu jest? Nie, ty jesteś bardziej do czego to jest. Do czego to służy. Nie, no oczywiście żartuję. No jest, widzicie to napisane jakimś tuszem czy czymś takim. No. Na lusterku. Powtarzam jeszcze raz, co tu jest napisane. Aha. Ratunku to Jessica Hartwright. Czy to była ta sama? Ta z tego miasteczka? Jessica jak Jessica, nie? Brzmi tak. Pewnie wy nie pamiętacie, ale wasze postacie mogą pamiętać, że tak. To była Jessica na pewno, tamten duch, a jak na nazwisko to nie pamiętam akurat, ale... Ale myślę, że twoje wasze postacie pamiętają, więc tak. Jessica, no dobra, no to okej, ale... To co panowie i pani? W konie i za... Czaku, ty wiesz jak to, w sensie, nie wiem. Czekajcie chwilę, zanim ruszymy, bo nie wiemy gdzie ruszać. Przeszukaliśmy już teren, gdzie ostatnio ją widzieliśmy. Może zobaczmy to ciało tego inżyniera. Sekundkę, Czaku. Czy nie jesteś w stanie jakoś zlokalizować tego ducha, skoro już wiemy, że to ona? Jeżeli będę w relatywnie niedalekiej okolicy, to tak. Ale nie jestem w stanie wyciągnąć mapy i pokazać, o tutaj jest, w Teksasie. Znaczy ona, skoro działała na naszych towarzyszy, to czy nie powinna być relatywnie blisko? Jacku, ty
przestała już działać ta moc, więc już jest za daleko, żeby ją dalej kontrolować. Tak, więc tak. I w drugą stronę, ja nie mam zasięgu, żeby ją wytropić stąd. Jaku, wiesz dlaczego akurat na sterku to napisała, czy po prostu tak jakoś, nie wiem, nie ma, te duchy nie mają mocy na lusterka, czy co, nie znam się na to zupełnie, stary. Nie wiem, nie mam pomysłu. Myślę, że mogła to gdziekolwiek napisać, a akurat tak zrobiła. Ale to nie mogę... być wiadomość przeznaczona dla kogoś konkretnego, kto miał używać jej zestawu do makijażu. Czyli do Nai. Tak. Ale nie umie czytać się tak. Nie, bardziej wydaje wam się, że może przez chwilę duch jej nie kontrolował i akurat to miała pod ręką bardziej w ten sposób niż... Też takie, tak mi się wydaje. Albo po prostu mogła oszukać, tak, ducha, że pudrowała się czy coś i tak. Tam nie widział jej duch, cokolwiek. Nie robiłbym z tego jakiejś okultystycznej specjalności. Czyli duchy nie widzą zbyt dobrze. Nie, bardziej duch jest dalej jedną osobą i może być naraz w jednym miejscu, więc jeśli w jakiś sposób może, wiesz, musiał coś zrobić, to jego kontrola nad Kimberly malała. Ale to są wszystko wasze domysły, bo nie macie żadnej specjalistycznej wiedzy w tej kwestii. Kulacje. No dobra, to chodźmy do tego nieszczęśnika naszego. No tak. Okay. Prawie, że udało się go uratować. Tak, prawie szkoda. Szczerze mówiąc. Biedne. No. Widocznie odkrycie swojego życia tu zrobił, a długo nie pożył z tym odkryciem. No, chociaż spełnił swoje marzenie o odkryciu tego służenia, ale no. Tak czy siak. Ale sam się o to prosił, tak? Cały czas mówił, że jest ornitologiem, a zaczął się bawić tymi górniczymi rzeczami i jakimiś chrząszczami. Coś w tym jest troszkę też, ale no. Zamiast ptakami się znać. Bo w tym mieście wszyscy kłamią. No tak jest. Dobrze. Wchodzicie do jego pokoju. Macie wrażenie, że znów rzućcie sobie na notice, jak macie, jak masz więcej, panie doktorze, to możesz rzucić na medycynę, jak ktoś ma jakieś śledcze umiejętności, to może rzucić. Wydaje mi się, że do 4 tutaj spokojnie wystarczy. Na notice, tak? Piękne smocze oczy, sorry, mężowe. Okej, okay, macie wrażenie, że on sam sobie odebrał życie. Mimo, że słyszeliście krzyk. Ślady tutaj świadczą o samobójstwie. W jaki sposób? Strzelił się sobie. Albo ktoś, no wiecie, też nie jesteście śledczymi, nie? Więc może upozorował ktoś samobójstwo. Ale na pierwszy oka i na wasze umiejętności... Grant jest śledczym. Nie, racja, Grant to rzuci, ale ty na ja widzisz, że to nie jest upozorowane. Chyba, że ktoś naprawdę, wiesz, się z nim siłował, przyłożył mu ten, ale Grant, macie rację, jest szeryfem, więc... Co sobie... Słuchajcie, on sam się zabił. Tego... też będzie rzucał na notis. Ale czemu miałby się sam zabić? Nie mam pojęcia, jest to dla mnie absolutnie nielogiczne. A jeśli go przeszukam w poszukiwaniu karty? A jedyne logiczne wyjście, tak powiem. Ma kartę. I to tą z królową. Też szytą w serce? Nie, po prostu w kieszeni. A Grant mówi, że no to on. Znaczy, chyba że ktoś się z nim siłował, ale nie ma żadnych zasinień ani zadrapań na dłoni. A widać, polizał jego dłoń. Znaczy wziął palec pod mokry, podotykał, polizał. Na dłoniach ma pro, więc to musiał on sam do siebie strzelić. Wiesz, że może zachorować pod nieposzczegów, nie? To jest porządnie. Co? Wiesz, w ilu śledztwach tak robiłem? Obrzydliwe.
A to Jack ma kłopoty z płucami i pokazuje się, uśmiecha takim wymuszonym uśmiechem, bo chyba nikomu nie jest do śmiechu po tym, co się stało. Ale próbując rozładować atmosferę. No, jak się troszkę takim półgębkiem uśmiechasz. To ja bym się chciał rozejrzeć po tym pokoju jeszcze, czy tutaj jest jakiś dziennik, jego notes. Może znajdę tam jakieś informacje. Jest bardzo dużo. Bardzo dużo rzeczy i... Chociaż on nie wiedział o złotych żukach, nie? Bo on szukał srebrnych żuków. Tak. Także on nam jest... niewiele powie raczej. A czy jest gdzieś tutaj nie wiem, słoik po tych żukach na przykład? Czy zniknęli razem ze słoikiem? Może jakiś ślad po tym stały? Słoik jest. Słoik jest, okej, czyli ktoś wyjął same żuki. Mhm. Większość osób by chyba zaatakowały w tym momencie. Po tym, co się stało. Choć ciężko wam powiedzieć. Jacku, ty się dowiadujesz, oglądając jego notatniki, po co on szukał srebrnych żuków. Mhm. Bo srebrne żuki mogą jakieś tam, nie rozumiesz tych chemiczno-fizycznych zapisków, czy w sumie chemicznych, ale wiesz, że spalane razem z upiorytem mogą zwiększyć jego moc. Albo wydłużyć spalanie. Jasne. To ciekawe. Ale o złotych nic nie ma, bo nie wiem. Jeszcze bardziej. Mm. Złote mogą mieć zupełnie inne właściwości, ale na pewno świadczy to o tym, że to nie są zwykłe że to nie są zwykłe owady. Mm-hmm. Zwłaszcza, że jakiś duch się nimi interesuje. I no, ciekawe. Co ona by mogła Jessica w ogóle chcieć od złotych żuków? Bo jestem sobie w stanie nawet wyobrazić to, że chciała przejąć ciało generałowej po to, żeby wrócić do życia, tak? Czy pół życia w każdym razie oddziaływać bardziej na materialny świat. Ale te złote żuki zupełnie tutaj nie umiem tego połączyć. Co widzieliśmy tam w kopalni? Jedyne, co one robiły, to żyły tam sobie. W takiej stagnacji były, tak. Tak. Nawet ciężko powiedzieć, czym one się żywiły. Tak. I nawet ciężko powiedzieć, czym one się żywiły. No i potrafiły wodę, tak, odseparować od tej swojej jaskini, no bo woda im robiła krzywdę. Znaczy, nie to, że im robiła krzywdę, tylko po prostu nie umiały pływać, nie? To po prostu się... One wiesz, nie wybuchły przy styknięciu z wodą, one po prostu utonęły, nie? Jasne. Nie wiem, nie znam się ani na żukach, ani na duchach. Dziwnie ta sprawa wygląda. Ale panie Konaju, znasz się na łapaniu ludzi, prawda? No to musimy złapać uciekinierkę, poszukiwaną zresztą w kilku stanach. Tak, to prawda. Jak się do tego zabrać? No kmini. No przeszukaliśmy już miejsce, gdzie ostatnio ją widzieliśmy. Pytanie Czegry, czy ja mogę mieć jakiś pomysł, gdzie ona mogła uciec? W sensie na podstawie tego, co widzieliśmy w tym miejscu na przykład. A masz jakiś pomysł? Ja nie, ale może moja postać jako... Nie, no raczej nie. Raczej nie. Wiemy, że uciekała w pośpiechu. Nie wiemy, czy była wtedy w pełni tak sobą, czy była kontrolowana. No mnie ciężko powiedzieć po tej krótkiej rozmowie z nią, bo nie znam jej. Zachowała się normalnie. Znaczy była zestresowana, ale zachowała się normalnie. Tak jest. W sensie nie odbierasz tego, że próbowała ci cokolwiek przekazać, albo że wiesz, że się zawieszała, czy coś. Mhm. Czyli to mogło być cokolwiek? Mogła uciekać rzeczywiście, chociaż dziwne, że wtedy mi czegoś nie powiedziała. Powiedziała dobrze, że jakieś tam mam inne też moce niż mocna głowa. Niewątpliwie zbierała się sobie w dużym pośpiechu i z jakiegoś powodu rozdzieliła się też z Grantem w którymś momencie. Nie no, Grant tak, mówi, jak Grant wspominał, to prawdopodobnie miała być tylko dywersja. Tak, najprawdopodobniej miałem tylko odwrócić waszą uwagę od niej, a nie,
Tak mi się wydaje, tak to odebrałem. Wiecie, pytanie nie było, ona, gdzie mi, jesteśmy? Ona mi nie wydawała polecenia, wiedziałem, co mam robić. Jesteśmy cały czas w pokoju tego teraz, doktora. Teraz jesteście w pokoju tego, tak, inżyniera. Inżyniera, doktora, człowieka ale... o wielu fakultetach. Ale wiemy, gdzie się z nią rozdzieliłem w czasie pościgu konnego, więc może tam spróbujemy jeszcze raz podjąć trop, mając teraz dwóch sprawnych tropicieli ze sobą. Grant tak wyjrzał przez okno, no nie pada, jest do zmierzchu jeszcze 2 godziny. Możemy spróbować. No to nie zwlekajmy. Mieli coś lepszego do roboty. Zupełnie nie znam się na duchowych sprawach. Jeżeli ona w jakiś sposób przejęła ciało Kimberly, to mogła uciec w pewnie dowolny sposób, nie wiem. Zdematerializować się i może zmaterializować gdzie indziej, nie mam pojęcia. Jeszcze. Ale to myślisz, że... Miałabym kogokolwiek, kto by mi powiedział, że duchy istnieją. Czy Grant mówi, może by się mogła zdematerializować, ale wtedy by zostawiła Kimberly. Chyba, że nie. Znaczy, no nie wiem. No. Ale tak mi się wydaje, że... No nie wiemy, jaki jest zakres jej mocy. Ja nie słyszałem o wszywaniu kart prosto w ciało. Albo o zastawianiu pułapki sennej. To jest mocno naciągane. Także tu inne jakieś siły maczały swoje palce w tych wszystkich sztuczkach. Nie wiemy, jakie siły się zyskuje po śmierci. Spokój wieczysty głównie. No nie zawsze, mówi Grant. No nie zawsze, no to prawda. Co przykładem z Jessica, prawda? Tak patrzę po nich. Kiedykolwiek umarliście? Nie, ale zastrzeliłem paru skurwysynów, którzy udawali, że nie żyją. Znaczy oni chyba też myślę, a z czym nieważne. On się tak prostuje, wyciąga gdzieś z zapasa tą gwiazdę, przeciera ją, przypina. To zapolujmy na tą, chciał powiedzieć skurwysyna, ale na tą źdźbę? Zapolujmy na to coś. Nie wiem, do kogo referujesz, ale to chodźmy i znajdźmy je. Najlepiej znajdźmy je obie. Tak jest. Zapasuje. Dobrze. Więc wsiadacie na wasze konie? Właśnie, a takie przed tym wszystkim takie pytanie, bo... Chcesz zadać to pytanie? Bo tak jakby nie patrzeć, rozwiązaliśmy sprawę tym całym... Tak, możesz się iść rozliczyć. Tak. Dokładnie. Pierdol koleżankę z drużyny, możesz się rozliczyć. Znaczy no nie wiem, czy bardzo ucieknie, ale no. No nie wiem, jaka jest szybkość konia, ale się oddala. Myślę, że zdążymy odebrać jeszcze nagrodę. Poza tym mam uzasadnione podejrzenie, że ona będzie jechała całą noc, a wy będziecie musieli zrobić prędzej czy później jakiś postój. Podejrzenie, że nie ma konia, bo latał po pustyni, kiedy tam byliśmy ostatnio. Może tak być. Ano. Okej. Okay. Droga. Więc dojeżdżacie do tego miejsca, gdyż ono było dość niedaleko do miejsca, w którym Jack Gruźlik zgubił swój trop. Ty wziąłeś jej konia, czy nie? Tak. Nie pamiętam, żeby brał konia. No, wróciłem z oboma końmi, tak mi się wydaje. Ktoś jeszcze tropi? No ja pewnie będę. No to proszę. To survival, tak? Survival. No to nie. Takiego jak survival. Zawsze mu narzucić na unskill. Włamywanie. Co masz? Ale ja jestem... Włamywanie. To jest close enough i stealth. Ale to jest ukrywanie siebie.
A co najwyżej mam notice, ale to chyba tyle. Możecie rzucić na notice, ale to będzie dużo trudniej. No dobra. Nie mogę rzucić albo na unskilled, albo na notice, tak? Tak. Ale notice to u ciebie więcej. Tak, ale jest trudniej, więc mi na jedno wychodzi. Możemy rzucić oba? No nie, bo na untrained masz minus, masz K4 minus 2. No to a na notice masz K6. Dobra, rzucam na notice. Spiłowane kości. Panie doktorze. Okej. Bardzo ładnie. Więc nie znajdujecie żadnych śladów konia ani marszu, ale za to pan doktor i pan doktor i tylko pan doktor w zasadzie, a nie, i Jack Gruźlik, widzicie, że szczególnie ty, Jack, coś na czym nie zwróciłeś uwagi wcześniej. Jest taki jakby, no nie nazwę tego lej, bo to nie jest lej, ale tak piach z tego miejsca, w którym urywa się trop, jest rozrzucany na boki. W sensie tu jest gładka, no nie skała, ale ta, wiecie, twarda część, a cały piach, cały kurz, to wszystko, co jest dookoła, jest z takiego okręgu 2 metry szerokości, jest rozmyta. W sensie zrzucone na bok. Rozrzucone, a nie jakby zniknięte, tak? Tak. Czyli jakby na przykład rakieta startowała. No jakby wystartowała, dokładnie. Nie wiecie, co to rakieta, ale tak jakby kojarzycie, jak Superman robił. Robił przysiad, no, i wyskakiwał do góry. Okej, czyli Super Saiyana po prostu osiągnęła już poziom. No to nie mamy szans. No jest to możliwe, żeby polecieć na kartach. Jak jest. Śmiesznie to nie brzmi. Tak jest, głośno to rozważam, nie? Jest, bo poza grą miała to bez, chyba z tego co kojarzę, bez upgrade'u. No to nie jestem pewien, a może jestem pewien, jeżeli tak to mi powiedz, jak daleko można się w ten sposób przemieścić. Niedaleko. Jestem pewien? Niedaleko. Niedaleko, no właśnie. Znaczy, tak wiesz, znaczy w sensie, że... Nie ma większego zasięgu niż pewnie taka teleportacja. Może nie na zasięg... Znaczy tak, to na pewno określa się w metrach, a nie w zasięgu wzroku, ale jakbyś miał tak strzelać to do tych gór, nie? I pokazujesz, które są może 500 metrów od was, nie? Nie dalej. No właśnie, no to tak sobie to rozważam cały czas głośno. Tylko nie wiesz, w którym miejscu, na jakiej wysokości, więc znalezienie tropów w tamtym miejscu będzie graniczyło z cudem. Bo nie wiesz, w którym miejscu wylądowała, jak on zaczęła iść pieszo. Nie? To prawda, ale jeżeli nasi łowcy, czyli Grant i Naya, mieliby swoim sprytnym zmysłem powiedzieć, w którym miejscu najlepiej by było wylądować, żeby podjąć dalej wędrówkę, będąc mimo wszystko niewyspecjalizowanym w wspinaczce górskiej, a mniej więcej pokazuje dłonią w tamtym rejonie, podejrzewam, że dalej nie doleciała niż tam. I gdybyśmy tam podjechali, ja mógł spróbować wyczuć działanie mocy, może udałoby się zacieśnić, tak, ten okrąg poszukiwania. Doktor takim trochę już zrezygnowanym troszkę tym wszystkim wzrokiem. Czyli jeżeli ja dobrze zrozumiałem, tak, to ona z tego miejsca, tak, pokazuje na ten miejsce, poleciała sobie do góry czy gdzieś i teraz się znajduje mniej więcej gdzieś w tych górach, tak, które pokazuje na góry. No, ludzie, tak mniej więcej to się zgadza. Pamiętacie chyba, jak ona się poruszała w tych górach? Daleko nie zaszła. Też mi się tak wydaje. Miała być własne nogi na pierwszej skałce. Dlatego liczę tutaj właśnie na wasze trupieńcze moce. Jakbyście to wybrali, takie miejsce, w którym dałoby się iść, widząc stąd, a ona pewnie widziała z góry, także może trochę lepiej, ale... Strzelam, że wylądowałaby w jakiejś dolince, żeby mogła tamtędy przejść.
Jacku, jak to działa, jeśli mogę wiedzieć, bo to jest bardzo... Ciężko mi to po prostu trochę tak pojąć, rozumiesz? Nie chcesz tego pojąć. Jak to działa? No, bierzesz jedną talię, drugą talię, robisz z nich taki wachlarz, zaczynasz bardzo szybko machać rękoma. Ja jestem za ciężki i za słaby, ale ona była drobna i sprawna młoda kobieta, to sobie poradziła. No rozumiem. Grant pokazuje, będę mógł więcej powiedzieć, jak tam dojedziemy, ale zobaczcie, tam i tam są ścieżki, no. Tak jak powiedzieliście wcześniej, ona nie była zbyt wprawna w górach, więc wybrałbym którąś ze ścieżek po prostu. Kwestia, czy w takich sytuacjach jest nią, czy sobą, czy duchem, więc... Ale ja bym sprawdził te dwie ścieżki. No to którą najpierw? Z tego, co pamiętam, to Jessica też była po prostu no, miejską, tak? Dziewczyną raczej, nie jakąś tak. Taką trupiciela czy drwala gdzieś tam jakiegoś z lasu, więc podejrzewam, że mogą mieć akurat podobne myślenie, jeśli chodzi o przemieszczanie się w górach. Ona była tak zwaną wioskową pięknością, nie? No właśnie. Napił swój na swego. Tak? Te ścieżki, w sensie... po prostu jest ścieżka 1, ścieżka 2 i 50-50, gdzie ona poszła, czy jest jakaś jedna bardziej, nie wiem, stroma, druga wyglądająca na bardziej przyjazną, albo jedna wiedzie szczytem, druga wiedzie naokoło, albo jakąś doliną. Z tego punktu widzenia, w którym jesteście, a widzicie tylko początek tych ścieżek, to wyglądają obie, że są w podobny sposób, nie? A nie mam mapy przypadkiem? Pytanie, czy na mapach będą zaznaczone takie ścieżki? Ścieżki właśnie. Bo na mapie może być zaznaczone góry. I droga dookoła gór. Też fakt, coś w tym jest. No dobra, chyba nie pozostaje nam nic innego, jak podjechać tam. I to raczej szybciej. Niż wolniej, bo zaraz się ściemni. No dobrze, no. Tak jest. I jak się zbliżamy już tam do tych ścieżek, to ja bym chciał spróbować wykrywać użycie mocy. Czy któraś będzie bardziej promieniowała niż druga. Okej. Okay. To podjeżdżacie do pierwszej. Rzuć sobie na ja. Po prostu K ile chcesz, im więcej, tym lepiej. Ile chcę? Znaczy w sensie, no mało ważne, która kostka, im więcej, tym lepiej, im mniej, tym gorzej, bo tak jest w tym systemie. A po prostu chcę ocenić, jak długo zajmie wam znalezienie odpowiedniej ścieżki. Po prostu roll? Tak. Nie wchodzi mi komenda. / R spacja. Ok. No pierwsza nie, bo rzeczywiście ona zakręca tam za chwilę i wjedzie przez sam szczyt. A nie trzeba przejść przez szczyt, żeby przejść na drugą stronę, więc raczej nie. Ty też, gruźniku, nie czujesz tutaj nic. To próbujemy drugą. Jasne. To wam zajęło kolejny czas. Zaczynasz być... Damy konie i pytajemy w stronę zachodzącego słońca. Druga jest o tyle ciężka, że będziecie musieli prowadzić konie. Bo jest wąska, ale nie jest taka stroma i jest przyjemna do marszu, więc zapewne ona. I też znajdujecie tam jakieś ślady. Nie jesteście do końca pewni, czy to ona, czy nie ona, ale, no ale ktoś tu dość niedawno szedł. Znaczy dość niedawno, no kilka godzin temu. Ale szedł tędy. Mój metrop, myślę. Jest. Dobrze. I ruszacie w tamtą stronę. No ja jestem w swoim żywiole i śledzi bardzo uważnie ten trop. Zastanawiając się co chwilę, co mogła robić w tym i w tym miejscu. Okej. Okay. Rzućcie sobie wszyscy na wigor do trzech. Podniosłem. Let's go. Oj, udało się. Dobrze.
Generalnie no, jesteście trochę zmęczeni, ale w ogóle was to nie rusza. Może ta adrenalina tego, adrenalina tej sytuacji spowodowała, że idziecie dalej. Granie tego miasta był dzień drogi, z tego co pamiętam. Mogło być inaczej, ale dzisiaj tak będzie. Bo nie pamiętam, ale tak mi się kojarzy. Skąd dzień drogi? Słucham? Dzień drogi skąd? Z tego miasta, z Fingers Lake do Opportunity. Bo nie pamiętam, nie robiliście żadnego postoju chyba po wyjeździe z miasta. No, z tego co kojarzę, no właśnie. Więc jest oglądania trupka to nie. No, poza oglądaniem trupka to nie było. Jak schodzicie za górę, to rzeczywiście idzie w tamtym kierunku, ale co jakiś czas urywa się trop. I znowu jest ten taki ślad. Właśnie tak swoją drogą. Lecha za mnie poszedł? Kto? Wiele zauważyłem. Czy kto z wami nie poszedł? Lecha. A powiedzieliście mu, że wychodzicie? Nie. On miał zabezpieczyć ludzi, żeby nie świrowali w kopalni. Żeby nie zaczepiali tych stworzeń. I nikt mu nie powiedział, że wyjeżdżacie, więc nie poszedł z wami. No. Albo pewnie wraca z kopalni, albo dalej tam jeszcze coś ogarnia. Ciężko powiedzieć. To będzie miał zdziwko. Tacy z was przyjaciele. Albo odbierze nagrodę. Albo. Dobrze, że na to wpadłem. To nie jest jakieś tam któreś przykazanie? To jest cyzusem zdradziuchy. Jest przykazanie nie kradnij. My też zresztą. Ale on odbierze w dobrej... On odbierze w dobrej w tej, żeby dla was, nie żeby wam przekazać. Zawieźliwość i tak dalej. Nie, to chyba jakieś grzechy. To grzechy główne. Dobrze. A czy teraz, jak tak patrzymy z góry na tą, bo teraz to rozumiem, że tam jest jakiś płaskowyż czy coś? Tak, czy nie widzicie nikogo. Nie widzicie nikogo. Nie ma światełka ani nic, tak? Nie, ale widzicie. Nawet moją lunetą. Tak? Nawet twoją lunetą, bo tam znowu zaczynałem się. Pamiętajcie, że ciało też znaleźliście w górkach. Więc tutaj jest tak, wiecie, trochę płaskiego znowu górka, trochę płaskiego znowu górka. Mniej więcej tak, jak jest przedstawione na grafice, która jest wam wyświetlana, więc nie ma takiego długiego pola, żeby no, można tak, było... No. Zrozumiałem. Żeby można było, poza tym, tak jak mówię, co jakiś czas znika jej ślad i pojawia się ten rozsyp, ten lake, nie wiem jak to nazwać, ale w linii prostej potem jak idziecie kawałek, to znajdujecie to i macie wrażenie, jeśli mielibyście oceniać, że ona się porusza teraz na tej prostej, widząc ile skacze, nazwijmy to w ten sposób, to że porusza się mniej więcej takim tempem jak wy. Jack? Jestem. Ile razy ona może się tak wzbić w powietrze? To jest jakoś ograniczone, czy tak może sobie skakać? Jakbym dokładnie ci opowiedział, jak to działa, to byś mi i tak nie uwierzyła. Sceptyczna pani trapicielko. Możesz mi powiedzieć w takim razie. Nie, bo nie będziesz spał w nocy. No i tak. Jeżeli ona to robi... Tak. Ale jeżeli ona to robi tak co jakiś czas, to tak może pewnie długo sobie robić. A jak to oceniamy tak po drodze, to pewnie to nie jest tak, że ona co 5 minut skacze, tak? Nie, co jakiś czas. Można, jakbyś miał zgadywać to, znaczy zgadywać, jakbyś, w zasadzie ty może najmniej, choć nie też, tyle ile przechodzi, to tyle przeskakuje. O, tak bym miał powiedzieć. Ale dzięki temu porusza się jak na koniu szybko. Pod warunkiem, no wiadomo, przechodzi, to przeskakuje? Tak. Wow, no to ona bardzo na granicy to robi swoje poczytalności w takim razie. Może temu, także to... bardzo nie wiadomo, kogo zaskakujemy. Może ten, kto to robi, ma w dupie jej poczytalność. Mhm. Ale co chciałem powiedzieć... To ciekawe będzie. Co chciałem powiedzieć, żeby nie skłamać. Jak przyspieszycie konie, bo też nie galopujecie, więc jeżeli pogalopujecie koni,
to możliwe, że ją dojdziecie przed tym, a jak nie, to to raczej nie dojdziecie przed miastem. Właśnie, bo ja chciałem zapytać, czy wiemy, w którą stronę ona się kieruje? Tak, jak powiedziałem, zeszła... Wiemy z powrotem, tak? Zeszła z gór. Jak zeszła z gór, to już ewidentnie wiecie, że idzie do Prosperity. Czyli tam, gdzie były mrówki i tak, te duchy i tak dalej. No to słuchajcie, to czemu ona tam chce wrócić? Bo myślę, że popędzimy, nie? Teraz konie. Najbardziej. Czy wolimy jednak odpocząć i wejść tam w świetle dnia? Osobiście myślę, że jeśli duch jest tej całej panienki z Prosperity, to czy Opportunity, tak, to lepiej będzie, jeśli nie będzie na swoim, jak to się mówi. My nie znamy tego miasta, ona zna tam każdy kąt, jeżeli jest martwa od dłuższego czasu, to na pewno zdążyła zwiedzić. Tak, pani miała, to nie miała co robić, więc tak, będzie tak. Czyli chcemy ją odciąć, zanim tam dotrze na swoją glebę, tak? Na swoje rodzinną ziemię. No to heja. No to rzućcie sobie test. Rzućcie sobie test waszego jeździca i po prostu im szybciej, im lepiej wam wyjdzie, tym. Okej. Okay. Jack Gruźnik zostaje z tyłu. A czy w zasadzie Naja odstawia wszystkich? Naja koniara. Chyba, że po prostu zwalniasz i jedziesz w ten sposób tak szybko jak Grant i tak szybko jak Jack. Bo jeśli zwolnicie do poziomu Jacka Gruźnika, to nie ma szans, żebyście ją dopadli przed miastem. Nie przejmuj się nami. Dopadnij ją. Tak. Niczym wiatr. Niczym zemsta boska. Tak. No na. O, się i natłuc przecież. Na skrzydłach zemsty za nią lecę. Dobrze. Okej. Okay. Jedziesz. Zostawiasz swoich przyjaciół z tyłu. Przyjaciół. Towarzyszy. Zostawiasz swoich towarzyszy z tyłu, ale gdy zjeżdżasz już z góry, jest długa, naprawdę długa prosta przed miastem, widzisz jakąś osobę, która dość szybkim krokiem idzie, zniknęła, pojawiła się i znowu idzie, więc raczej wiesz, z kim masz do czynienia. Czy zdążę w jakiś sposób zjechać jej drogę? Nie wiem, czy zdążysz zajechać jej drogę, ale zdążysz ją dopaść, tak? O, może tak, zdążysz do niej dojechać. To ją... No to myślę, że zdecydowanie chcę do niej dopaść w jakiś sposób. Najlepiej w jakimś takim momencie, jeżeli to w ogóle dałoby się jakoś tak rozwiązać, ale najlepiej w jakimś takim momencie, kiedy jest tuż po wylądowaniu, żeby nie mogła się tak od razu mi zwiać. Wiesz jak... No dobrze, okej. Okay. To rzuć sobie na jeździectwo. A wy powiedzcie mi, moi drodzy, cała reszta, powiedzcie mi, czy czekacie na... Czy czekacie na Jacka Gruźnika? Znaczy w sensie ciebie pytam, doktorze, bo Grant zrobi tak jak ty. Czy czekasz na Jacka Gruźnika, czy pędzisz za Nają? Czasu do stracenia, więc... Chociaż z drugiej strony się trochę bałem, żeby nie było powtórki z rozgrywkami. Pytanie, czy jeżeli popędzę za Nają, będę słyszał Jacka, jeżeli będzie się dusił? Albo jesteś tu, albo jesteś tu. Decyduj. Pytam, jak głośno Jack kaszle. Nie kaszle, na razie nie kaszle. No ale ogólnie jak kaszle, to jak głośno. No mówię ci, że albo jesteś tu, albo jesteś tu, no. Choose your destiny. No ale lecimy za Nają. Brawo. To umrze.
Kto ma umrzeć, ten nie żyje. A Grant? On też chyba, nie? Dawał radę. Tak, no powiedziałem, że on pojedzie tak jak, bo on był mniej więcej na wysokości doktora, więc on pojedzie tam, gdzie doktor. Jedź, jedźcie. Zabezpieczę tyły. Dopadnijcie. Pytanie, czy jeżeli, jak już dotrzemy do tego miejsca, gdzie zacznie być widoczne pole, że tak powiem, i będziemy widać, czy będę mógł ją... Czy będziesz mógł do niej zestrzelić? O to pytasz? Będę miał jakby strzał, linię strzał i dość zasięg. Powiem więcej. Ty zjeżdżając z góry będziesz miał szybciej, jeśli chcesz strzelać, będziesz miał szybciej linię strzału, niż Naja ją dopadnie, bo widzisz, że ona akurat jest w powietrzu teraz, a Naja goni swojego konia. O, elegancko. Możesz strzelać, masz czysty strzał. Jak zaczną walczyć, to już nie będziesz miał czystego strzału. Dajemy. Strzelaj. Czyli najpierw muszę rzut na strzały, tak? Jak to się czyta? Tak, najpierw na shooting. Na shooting, no. Bardzo dobrze. Jedno przebicie, okej. Okay. Pewnie jakieś obrażenia tamtej broni też masz? Pewnie tak. Które to było? Ja to nie wiem. Sprzęt, no nie. Tylko to. Nie to. Uhu, dobrze. Więc Naja, pędzisz na koniu, nagle pff, spada koło ciebie ciało. To wstrzymuję konia, robię takiego sliding stopa i zaczynam krążyć dookoła tego ciała, zaskakuję, przyglądam się, czy żyje. Nie. Patrzę za siebie, żeby sprawdzić, kto strzelał. No, widzisz Jacka, szalonego doktora. Okej, okay. I to jest Kimberly, tak? To jest Kimberly, nie żyje. Zaczynam. Rzuć sobie na notice. Widzisz, że jakiś cień sunie po ziemi w kierunku dalej miasta. Czy Grant jest jakby w zasięgu... Grant, doktor jest w zasięgu głosu? Krzyku tak. Widzisz, że doktor się złożył do strzału i strzelał, a Grant dalej jedzie do ciebie, nie? No to krzyczę do nich. Postrzeliście Kimberly, Jessica nadal tu jest. Ona cię nie atakuje, ona zasuwa do miasta. No... Pędzę za tym cieniem w jakiś tam sposób. Zastanawiam się, czy jestem w stanie jakoś jej przeszkodzić, ale no na razie po prostu lecę. Bez problemu, bo ona się porusza wolniej od ciebie, jeśli jesteś na koniu. Tylko co chwilę będziesz musiała sprawdzać notice, bo to jest jednak cień, a jest noc. Czyli nie zgubisz po prostu, bo wiesz, bo ona nie biegnie prosto. Jak widzisz, że ty za nią biegniesz, to ona próbuje się chować. W takim razie... Czy jeżeli ja jestem w jej zasięgu, w sensie, jeśli ja jestem w zasięgu jej krzyku, to w drugą stronę działa to samo, tak? Tak. Czyli co krzyczę do niej, że nie biegnij za nią, bo ciebie opęta. Jak tylko będę widział, już ich dojadę, przyjadę przez ten słyszałeś pachunek, tylko, mi... Ty słyszałeś tylko krzyk i to, co krzyknął Jack, lekarz. Pewnie. To jak będę już za tym pagórkiem, także będę widział to, to mi daj znać, bo wtedy spróbuję się tam szybciej przemieścić. I got the power. Dobra, no ja co robisz? Gonisz ją dalej, tak? Myślę, że tak. Staram się jakoś za nią podążać. To notis do 4. Otóż nie tym razem. Otóż nie tym razem. Ale możesz sztona wydać i przywrócić. No to myślę, że tak robię. Okay. Rel Benny. No widzisz. Widzisz. Ona zasuwa do miasta. Zasuwa do miasta, kryje się, wiesz, z jakimś kaktusem, za czymś tym, ale to już jest prosta linia do miasta i no wiesz, gdzie ona jedzie, więc też jest ci trochę łatwiej ją ten. Grant do ciebie dojeżdża, no bo ty już nie pędzisz koniem, tak? Już musisz jechać wolniej, bo musisz się skupiać. Grant dojeżdża do ciebie.
Znaczy nie, sorry, nie dojeżdża do ciebie, on zostaje przy Kimberly, żeby zobaczyć, co jej się stało. A ty, Jacku Gruźniku, dojeżdżasz do Jacka lekarza. Czyli stąd już widzę, tak? Więc widzisz, chciałbym... Widzisz na pewno ciało Kimberly, widzisz Najem, bo już nie jedzie tak szybko, no? Pewnie. To chciałbym się teleportować do Nai, bo jest w zasięgu wzroku, więc mogę tam się po prostu przeskoczyć. Jasne, rzucaj. Chyba niezbyt. Chyba nie. Weź no. Próbuję jeszcze raz, bo i tak to mi 3 dni zajmie inaczej. Trudno. To jest spalony oczywiście punkt mocy. I got the power. No, udało się. Okej, no to nie wiadomo skąd nagle pojawia się. Jakby wyszedł z cienia też. To może świadczyć o tym, że używa tej samej magii co duch. Z cienia wychodzi... Wychodzi Jack obok ciebie. A ty, doktorze, no widzisz, że Jack tutaj się zniknął i pojawił się tam. Notabene ty się teleportujesz chyba bez konia, nie? Tak. Mógłbym z, ale bez, bo to by było trudniejsze. Mhm. Więc Jacku, doktorze, widzisz tylko konia, który jest bez niczego. Załóżmy, że twój koń jest przyzwyczajony do takich ekscesów. Tak, załóżmy, że tak, ja też się przyzwyczaiłem. Ten koń jest jak płotka. Czasami się teleportujemy na dach budynku po prostu, dokładnie. Bywa. No to i podejmuję, tak? Krok zaraz obok Nai. Co się stało? Jack. Skąd ty się wziąłeś? No przybiegłem. Gdzie jest? Widziałem Kimberly leży. Za kim idziesz? Szybko biegasz. Zastrzeliliście Kimberly. Jessica jeszcze dalej tu podąża. Zobacz, wskazuje na ten cień. No widzisz. Mhm. Oczywiście widzisz cień, który się nienaturalnie porusza. Grant krzyczy, nie żyje. No shit, Sherlock. Shit. Jessica, zatrzymaj się. Wszystko zepsuliście! Ale ucieka dalej. Dlaczego opętałaś naszą towarzyszkę? Czekajcie sekundę, bo przypadkiem wyjąłem sobie słuchawkę i nie słyszę, co mówicie. Teraz musisz wszystko powiedzieć od nowa, od dlaczego opętałaś. No to nie więcej było. Dlaczego opętałaś naszą towarzyszkę? Dlaczego skrzywdziłaś naszych towarzyszy? Nikomu nie zrobiłabym krzywdy. Wróciłaby do miasta i bym ją uwolniła. Co to wszystko? Czy ja to słyszę? O co to było? Wszyscy to słyszycie. Ale nie wiecie skąd. Wiecie, gdzie jest cień, ale głos dochodzi tak jakby z wiatrem, ze wszystką, z każdego miejsca, nie? Żeby znów żyć. I żeby zemścić się na mieszkańcach miasta. A wy to zepsuliście. Jak mogłabyś żyć, nie poświęcając jej życia? Widzę, że znasz się tylko na pokerowych sztuczkach. Tak, wyjaśnij mi. Rzućcie sobie proszę wszyscy na wasz, jak to się nazywa? Na wasz spirit. Już zaczynacie słyszeć piosenkę Kimberly, która mimo wszystko nie żyje. Ach, śpi, kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? A śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na nie. Rozumiem, tryb, że przerzucałeś. Tak? Nie, to był pierwszy rzut. Aha, dobra, bo tam był tak. Dobra, bo to kantem było, źle popatrzyłem. A ja jedna. Okej. Okay. Doktor będziesz rzucał kostką jedną niżej od wszystkiego, co. W sensie, jak masz czwórkę, to, jak masz szóstkę, to będziesz rzucał czwórką, no minimum czwórką. No, słyszeliście, to ta sama piosenka, którą Naja słyszałaś, gdy zasnęłaś. Ten sam głos. Znowu Kimberly? No nie, tak jakby tylko jej głos.
sensie mówię to na głos. No, odwracacie się ciało. Ciało leży, gdzie leżało. To nas skradła jej ducha? Albo głos. Arion. Powiedz mi... Nie wiem, skradła jej duszę. Tak. Słuchaj, no jak ona jest taka do nas, to my jesteśmy tacy do niej. Ja bym chciał cisnąć kartą w tego ducha. Okay. Bo ja się roześliłem. I robię to. Co więcej. To rzucam sobie. To jest rzucanie agility test. Zero. Bez problemu udaje ci się. Jakie tam masz obrażenia? To było 3K6. To było jak pocisk. Albo 2K6. Czekaj, żebym nie skłamał. Rzucę. I tak jest przybicie, także rzucę 3K6. Mhm. A zaraz sprawdzę. Nie, to nie było to? Slash nie tutaj. Tak jest. No okej, okay, trafiłeś w ten cień. Cień się rozpłynął. Nie masz pojęcia, czy to się stało. Okej. Okay. Głos nadal słychać? Nie. W zasadzie jak on szczelił, to przestała być, przestała śpiewać, ale to nie obrażenia, które otrzymała, spowodowały to, że ona przestała śpiewać, tylko w momencie, kiedy on już wyjął kartę, to ona przestała śpiewać. W sensie to nie jest tak, że ją pokonał i ona przestała śpiewać, tylko jej zaklęcie się skończyło, nim on to zdążył zrobić. I nie ma... Czyli moje kości wracają do normy, tak? Nie, ty masz cały czas. Ty jesteś po prostu śpiący, tak byś był wymęczony. Ale dojeżdżasz do nich. Nie ma tutaj tego takiego śladu wyskoku w powietrze. Nie. Nie ma rozlanej tej, jak ona się nazywa, tej plazmy takiej duchowej. Nie. Ładuje święcone kule, jakby co. No to chodźmy do miasta. Może tam przeskoczyła. Nie Grant, wiem, czy to ją rozproszyło, czy nie. Grant mówi, ale zostawimy to ciało tutaj? No, na razie nic z tym więcej nie zrobimy. Jak rozprawimy się z Jessicą, to powiesimy doktora na suchej gałęzi i wrócimy do miasta. Tak, doktor się patrzy na drugiego Jacka, czy on mówi sobie, czy... Dlaczego Jacka na suchej gałęzi? Za morderstwo oczywiście. Teraz jestem prawie że szeryfem. I to morderstwo niewinnej osoby. Prawie że. Tak. Prawie że, tak, tak. Strasznie przesadzam z tymi epitetami w stosunku do generałowy dzisiaj. Ale odzyskuję konia, który mam nadzieję przytruptał razem z... Tak, z Jackiem, lekarzem. Resztą koni. I kieruję się do miasta. Przyjeżdżacie do miasta. W mieście jest cisza. Spokój. Nic nie ma. Myślę, że ja bym się udała na cmentarz zobaczyć, co z tym grobem tego jej męża. Ukochanego. Nadal tam jest wszystko. Jaku, ty, bo nie wiem, możesz to... Przeszukać to miejsce jeszcze raz? W sensie tą swoją magią czy coś? No ja bym chciał przy wjeździe do miasta właśnie zacząć zwracać uwagę na podrygi mocy w powietrzu. Ty na coś rzucasz, czy to jest pasywne? Na uruchomienie mocy, nie? No czy mi się to w ogóle uda? A czemuż nie ma tutaj tych moich wszystkich rzeczy wyświetlonych u góry? Bo może fanzy się do 10 otagowało i niektóre rzeczy mogą nie do końca działać tak, jak powinna. Okej. Okay. No to po prostu rzucę na to tak normalnie zupełnie. Jaki tam jest poziom? Aktywacja to jest 4. Okej. Okay. Czujesz na pewno echo tego, co tu się działo niedawno. Pewnie święta niepodległości. Mhm. Ale z salonu. Czujesz bardzo słabe
po drugi mocy. W zasadzie usłyszałeś płacz w głowie. No to tam miała swój pokój, nie? W salonie, tak. To tam zajrzyjmy. To mówię. Dobrze. Tak to zróbmy. Powiedział Jack, wyciągając swojego kolta naładowanego z pęconymi tymi. Tak patrzę na nich, ale zaraz, my chcemy ją zabić drugi raz, czy my chcemy dowiedzieć się, czego ona chciała? Ja bym się chciał dowiedzieć, także doktorze, zanim wszystkich zabijesz w okolicy, to pozwól mi chociaż się wyspowiadać. Ale nie mamy klechy ze sobą. A przed Bogiem i świadkami to prawie że tak samo działa. Dobra, skoro tak mówisz. Okej. Dobrze. Więc rzeczywiście podchodzicie do salonu. No tak jak mówię, czuć echo. W pewnym sensie czuć echo wydarzeń, które były tutaj wcześniej. Ale jest raczej spokojnie, jest cicho. Gdy podchodzicie pod drzwi salonu, otwieracie je, słyszycie kobiecy płacz. Kogo atakujesz? Tylko testowałem i dobrze nie mówię. Masz, masz 6. Rzuciłeś, musisz kogoś zabić teraz. Wchodzicie. Doktor. Wchodzicie powoli do góry. Wiecie, do którego pokoju się kierować, bo pamiętacie, który był jej pokojem. Ale też słyszycie, skąd dochodzi płacz. Wchodzicie. No jest w swoim pokoju, tak? Wiecie, że jest za drzwiami. Tak, tak. Podchodzę do drzwi i pukam. Zwracam się do Jacka takim półszeptem jeszcze. Jack, ty jesteś w stanie jakoś ją przekonać do gadania? Odejdź. Odejdź, nie chcę nikogo widzieć. Zrobiliście już dość. Jessica, nasza towarzyszka umarła. Jesteś nam winna wyjaśnienia. Naciskam klamkę. To nie ja ją zabiłam. Nie, to nie ty ją zabiłaś, ale doprowadziłaś do tej sytuacji, że ona teraz leży tam bez życia. Nie chcemy ci nic więcej zrobić, ale żądamy wyjaśnień. Nie wiecie, czy ona ma większą rozpacz, czy wściekłość w oczach. Ciężko to odczytać. A teraz już ją widzimy, w sensie... Tak, jest tutaj w swojej eterycznej postaci, bo jednak jest taka trochę... Jest jednak taka trochę półprzeźroczysta. Ale nie jest, wygląda. Ale jest i wygląda jak ona. Czyli te ludzkie, takie prześwitujące, inne rzeczy. Zostawcie mnie w spokoju. Już wszystko stracone. Mów, co chciałaś osiągnąć i dlaczego takimi metodami. Potrzebowałem naczynia. Doprowadziłaś inżyniera do samobójstwa. Nie miałem wyjścia, nie chciałbym oddać tych. I to moja jedyna zbrodnia. Kimberly była potężniejsza od ciebie, ale nie potrafiła w pełni kontrolować swoich mocy. Dlatego wybrałem ją, a nie ciebie. Ciebie nie udałoby mi się opanować. Po co było ci potrzebne naczynie? Po co żuki? Po co to wszystko? Czułam to potężne źródło mocy, które znajdowało się i pokazuje dłonią w kierunku miasta, z którego przyjechaliście. Wiedziałam, że mogę je wykorzystać. Zawarłam umowę, że jeśli je tu przyniosę, to poznam tajemnicę nieśmiertelności i tajemnicę powrotu.
ale nie jak jakieś półmartwe zwłoki z cmentarza. Tylko prawdziwej. Umowa. Przerywania Luki. Kim zawarłaś tę umowę? Powtarzam drugi raz. Z naciskiem. Z kimś takim jak twój przyjaciel. I patrzy na Jacka Gruźlika. Tylko o wiele podrężniejszy. Z kim? Powtarzam jeszcze raz. Dokładnie. I gdzie? Powiedziałem już zbyt dużo. Odejdźcie. Odejdźcie, bo to miasto jest przeklęte. Jest przeklęte, ale nie powiedziałaś nam dość. Kto chodzi tu i opowiada takie banialuki? Mówił, że jest gwiazdą zaranną. Cokolwiek mi mówi taki pseudonim? A mówi ci, bo powinno ci mówić. Jesteś Tomaszu wychowany w katolickiej wierze, bez względu na to, czy w nią wierzysz, więc powinno ci mówić. Czekowi. Co? To było bardzo duży lip myślowy. To pytanie, czy Jackowi Gruźlikowi coś mówi? Myślę, że tak. Gwiazda Zaranna, Lucyfer. Ktoś ma wiele imion. A to nie jest tak, że to jest jakiś pseudonim Maryi? Diabeł. Nie. Tak jest. Ale to wszystko jedno, nie? Bo tam była jakaś trójca w jedyny i coś tak dalej. To pewnie wszyscy. Rozumiem. Albo inaczej, to co sobie Jack sobie to tu jako tłumaczy? Prawdopodobnie ktoś opanowany przez Manitou, albo on sam nagadał takich pierdół. No i tak się stało. Nie wiesz, czy to pierdoły, czy nie, no, ale możesz tak wierzyć. Nie? Ale tak właśnie uważam. Jessica została oszukana. Nie da się ducha sprowadzić nagle jego ciała, nie wiadomo skąd. Da się kogoś opętać, da się wskrzesić tak, żeby jego ciało się rozpadało dalej i taki żywotrup, żeby chodził. Wygrzebańcy. Jest dużo różnych możliwości, ale nie da się zupełnie przywrócić swojego dawnego ciała i życia. Tak patrzę się na Jacka w tej chwili, czyli nie ma żadnej śmierci. Chyba, że coś takiego. Tak, no, się na Jacka. Takie, tak? Można by. Nic z tych rzeczy, prawda? A to nie wiem, nigdy tam nie byłem. Ale można być duchem. Jeżeli ktoś miał silnego ducha samego w sobie, to może sam wygrzebać się z grobu. Dużo różnych opcji jest. Może idzie do nieba czy piekła, to nie wiem. Może i zostałam oszukana, ale to wy jesteście mordercami. Wstaje i przechodzi przez ścianę, idąc do innego pokoju. I słychać jej szlochot, jej płacz oddalający się. I w zasadzie, moi drodzy, jakby wam to powiedzieć, to jest koniec, bo tak naprawdę byłem przygotowany na to, że wypędzicie ducha z Kimberly, a nie po prostu ją zastrzelicie. Także to jest generalnie koniec. Mogliście, oczywiście sprawdziliście, tak jak Naya mówiła, sprawdziliście ten grób, tam nic nie było. Znaczy, no, grób jest nienaruszony, tak go pozostawiliście, wszystko jest w naturalnym porządku. Nie sprawdziliście z ciekawości parę innych budynków. Nie, nic się tutaj nie działo. A w momencie, jak wróciliście do Fingers Lake, to... Nie, chyba, że ty nie, możemy, coś...
Tak, właśnie chciałem zapytać, może ją po prostu odeślemy stąd, żeby no, nie siedziała tutaj przez następne kilka wieków i nie płakała. Chyba nie macie takiego skilla żaden z was. No nie wiem, pytam. A ten Grant też nie ma nic takiego? Nie. A Klecha? A to ciężko powiedzieć. Najprędzej pewnie on. A czy no to. Wiecie, możecie ją odesłać, ale w taki brutalny sposób. Tak, możecie ją po prostu, tylko że to nie będzie tak, że nawet jeżeli ma iść do nieba albo do piekła, patrząc pod kątem katolickim, to ona nie pójdzie nigdzie. Po prostu zakończycie jej całe istnienie. Więc... Ale w każdym bądź razie, jeśli nie macie żadnego pomysłu. No, Naja. Mówię, że niech sobie płacze, może w końcu jej przejdzie. No, może w końcu jej przejdzie, a może znowu kogoś opęta czy coś. Może. Może znajdzie się odpowiednie źródło, ale bez tego, bez tych będzie problem. Bez, jak one się nazywają? Bez tych robaczków. Wróciliście. A właśnie, sorry, no. Tam są gdzieś te robaczki? Tak. Albo przyjaciele Kimberly, albo... Pewnie tak. Jak wracaliście i zabraliście ciało Kimberly, to tak, ma je, ale są w dziwny sposób... Znaczy są uśpione. Śpią. Nie wiecie jak długo, ale śpią. Przynajmniej tak wyglądają, jakby spały. Bierzemy. Może chcemy sprezentować temu gwieździe zarannej te żuczki. A jak chcesz, zobaczyć, co się stanie. To jak chcesz, to spoko. Chcecie? Jeżeli mamy taką możliwość. No nie wiem, czy macie. Let's go. I mean, mamy po jednym dla każdego, czemu nie? O kurde, no dobra. Będzie, czemu nie? Ja chcę zobaczyć szatana i przywracanie do życia. Ale sprawdziłam to przed chwilą i autentycznie w litanii jest nazwa na Maryję Gwiazda Zaranna. No co ja tu poradzę? Chyba nie lubili Maryi. Wbrew pozorom. No dobra, no to chyba... Lucyfer, niosący światło, gwiazda. O, też. Dobra. Okej, nieważne. Wracacie do miasta. Z tym jedna biblijna postać ma takie imię. Wracacie z miasta, do miasta z tym czymś. Czubórek. Co robicie? Wołamy gwiazdę z Rajną? No ale jak? Nie wiem, pytam Jack, czy ty wiesz, jak się przyzywa takie osobistości, że tak to ładnie ujmę? Gwiazda. No nie pomogło. No chyba jakieś doświadczenie z tym masz, co? Czy nie? No to zagwizdałem, zakrzyczałem. No tyle. Może Jessica wie, jak się z nim chciała skontaktować. Pytanie, czy Jessica chce z wami rozmawiać? No jak dostanie żuczki, po to tutaj przecież po to wszystko robiła, prawda? No okej, to szukacie ją, no i rzeczywiście znajdujecie ją gdzieś tam znowu płaczącą. Jessica, wróciliśmy z żukami. Jak się miałaś skontaktować z tym osobnikiem? Nie potrafię, musiałabym użyć mocy Kimberly. Jakiej mocy ona używała, że przyzywała kogoś takiego? To nie o to chodzi. Ona była wzmacniaczem. Nie wiem, jak to nazwać. Medium? Chodzi o to, że użyłabym jej mocy, żeby wzmocnić swoją moc, żeby się z nim... No to... Jeśli mnie wpuścisz, to zrobię. To wpuszczę cię, pod warunkiem, że to nie ja stanę się nosicielem twojego ducha, a mój się ulotni.
w ramach tej transakcji. Tak patrzcie na Jacka. Mogę dać ci moje słowo, że niczego takiego nie planowałam. Pytanie, czy teraz planujesz? Nie. To, że nie planowałaś, żadne z nas nie planowało tej sytuacji. Nie. No to róbmy to. Jakaś metoda zabezpieczenia ciebie przed tym? Nie bardzo. Możecie, jeżeli podejrzewamy, że to szatan, to macie okazję się zrehabilitować. Przynieście sól i mąkę i świece. Zrobimy sobie pentagram tutaj zabezpieczający. No okej, no. Tak też robi. Tak jak to miało być na pierwszej, tak, czy drugiej sesji i wam się nigdy nie udało mnie wspomóc w tym, to tym razem nam się uda. Możemy zejść sobie do salonu nawet, tam jest więcej miejsca i przede wszystkim najważniejszy składnik, także jak oni idą tam organizować te worki, to ja idę po najważniejszy składnik, czyli whisky, które powinno jeszcze gdzieś tam leżeć w barze. No zakładam, że nie byłeś w stanie zabrać wszystkiego, co tu było. Więc na pewno. Ja sobie siadam, skręcam papierosa, nalewam do szklaneczki i obserwuję, jak oni ciężko pracują. Traktujesz to, jakby to był twój ostatni posiłek, mówi do ciebie dziewczyna, czy duch. No nie wiadomo, czy tak nie jest, prawda? No jak gdzieś tam krzyczy, nosząc ten worek, czy tam cokolwiek innego. Nie, tak po prostu wygląda każdy jego posiłek. No, każdy dzień może być ostatnim, więc należy je celebrować. Jakby nie patrzeć gruźli, nie? Rozumiem. Przygotowaliście to wszystko, co mieliście przygotować. No ja bierze jedną z tych świec w rękę, tak jakby zamierzała nią rzucać. W sensie nie kładzie jej tam, tylko czeka w pogotowie, no to co się pojawi. Okej. Okay. No jakby to... No to słuchajcie, tutaj ten pentagram, tak, świece i tak dalej, sól, kręgi zabezpieczające, że jak już mnie coś opęta, to żebym chociaż nie umiał wyjść stąd. Jack, doktor, niech odstawi swoją strzelbę, bo on mnie zabije od razu, zanim ktokolwiek coś będzie w stanie mnie jakoś odczarować. A Biblię może w takim razie, czy coś? Nie wiem, skoro to szacza. Pewnie, nie zaszkodzi. Wiesz wszystko, co wie przeciętny katolik. Dokładnie. Nie wiem, czy... Bo my mamy ze sobą tą wodę święconą i te takie pociski do strzelby z solą, nie? Zmieszane. Mhm. No to niech tam ci, co mają te strzelby, to wszyscy oddadzą je Naj i Grantowi. Bo najspokojniejsi. Tak jest. Pytają, zanim strzelają. No dobra, to ja będę w ręce Biblii i wodę święconą, I guess. O, idealnie. Okej. Więc ona mówi, ona pyta. A wiesz co? Jeszcze żeby tego. I pas swój z bronią jeszcze też zostawiam poza kręgiem. A karty? Znaczy karty tak nie potrzebuję tak naprawdę. Karty to jest symbol. Kanciarz jak używa kart po to, żeby zamaskować pojawianie się tych magicznych kart znikąd. Ale zapytałem, czy karty też. Karty sobie zostawiam, bo je lubię. Okej. Okay. Dobrze. Więc ona mówi, to nie będzie bolało. Po chwili jesteś tu. Ona po prostu wchodzi i tak by stanęła w jednym miejscu, w którym stał Jack Gruźnik. I czujesz, że ona tu jest. Ale wiesz, no nie zmusza cię do czegoś, ale na przykład wiesz, chcesz się podrapać, a ona nie daje, nie pozwala. I zaczyna coś mówić w języku, którego nie rozumiecie. Czyli to nie łacina.
zaczyna coś mówić w języku, którego nie rozumiecie. Choć nie, dla ciebie to jest podobne do łaciny, Jacku, lekarzu. Pewnie jako dobrze. Lekarz to coś tam no, ten. Tak, to jestem dość biegły w łacinie, biorąc pod uwagę rok. I słyszycie kroki. Słyszycie kroki. Lekko skrzypią tutaj schody. Słyszycie, że ktoś idzie po schodach. Widzimy kogoś. No, jak wyglądasz na korytarz, to w pewnym momencie rzeczywiście. Widzicie mężczyznę nagiego, tylko w przepasce biodrowej, który ma skrzydła. Mierzy was wzrokiem. Czy ktoś z was wierzy Boga? Czy ktoś z was jest katolikiem? Znaczy, osobiście, w sensie, Jack był wychowany w katolickiej rodzinie. Ja się pytam, czy wierzy. Wierzę w Boga. Ciężko powiedzieć. Znaczy, wierzę, że takie rzeczy istnieją i mogą istnieć, ale chyba nie. Po tym wszystkim, co widział, to raczej, jeżeli Bóg istniał, to jeśli już to nie ingeruje w to wszystko. Generalnie do Jacka Gruźnika się, tak można powiedzieć, przyjacielsko uśmiechnął. No ja się na niego patrzę podejrzliwie. Ciebie w zasadzie ignoruję. Próbuję się przywitać z skinieniem kapelusza. Robisz to. Pan Morningstar? Tak. Nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy. Jestem zaskoczony. Czego chcecie? Rozumiem, że jakiś układ pan miał w zamian za te... On w tym momencie popatrzał na ciebie, przechylił tak lekko głowę w bok, jakby ci się przyglądał i mówi i unosi rękę, otwartą rękę w twoim kierunku, ty mnie zawiodłaś. Zacisnął, i nawet jeżeli chcecie zareagować, to zrobił to zbyt szybko, zacisnął pięść, a ty już nie czujesz jej obecności. Mhm. Czego chcecie? Bo ja już mam to, co chciałem. I tak patrzę na żuki. No, żuki są w środku kręgu, tak? Ze mną teoretycznie w kieszeni. I liczymy, że cokolwiek daje ten krąg? Nie wszedł, na pewno w niego nie wszedł. Czego chcecie? Powiedzmy, że żuki są cały czas nasze, więc żaden jeszcze handel nie miał tutaj miejsca, więc nie są. Na czym polegają zasady tej wymiany? To proste. Powiedz, czego chcesz. I czym zapłacę? Żukami. Tylko? W tej sytuacji tylko żukami. Czym są te żuki? Tak najarzu to do tego kręgu. Czy mam ci odpowiedzieć za twojego żuka? Jeden żuk, jedno życzenie, tak? Można tak kolokwialnie powiedzieć. Nie jestem dżinem. Ale nie robię nic za darmo. Kim jest, to już wiemy. Tak? Oczywiście, że wiecie. Naju, nie pamiętasz, jak mamusia czytała ci bajkę, a ty przerażona po niej wskakiwałaś szybko do łóżka i chowałaś się pod kołudrą, bo bałaś się, że diabeł siedzi pod nim? I zawsze byłem. Ale mój czas jest cenny. Można wiele o mnie złego powiedzieć, ale mam swój honor i nie rzucam słów na wiatr. Żuki są moje. Co chcecie w zamian? Ty możesz przywrócić do życia generałową? Z jej pełną świadomością i istotą i jej duchem, duszą, czy jakkolwiek to można by nazwać?
Podszedł do okna, popatrzył na księżyc. Tak, ale jeśli nadużywanie mocy wywarło na niej jakieś efekty, tego nie odmienia. Wy zabraliście to ciało, czy zabraliście żuki, wróciliście z tymi żukami, ona dalej tam leży? Nie, no jest z nami. Okej, czyli tam gdzieś przy koniach pewnie. No, może w środku gdzieś, może w jakimś... Na dole pewnie. Prześcieradle, czy coś takiego. No, no dobrze, okej. Czy to twoje życzenie? To powinno być życzenie doktora, ale niech będzie. To jest moje życzenie. Słyszysz kaszel z dołu. A zaraz, czuję to życzenie, bo ja zmierz grypy, bo ja już nie wiem. No ja tak odpowiedziałem, że to powinno być życzenie doktora, ale niech będzie, że moje. Jack powiedział. Słyszycie kaszlenie z dołu i rozpoznajecie, że no jeśli da się kogoś po kaszlu rozpoznać, że to no, że to Kimberly. Że to Kimberly. On wyciąga do ciebie rękę, po żuka. Jest w tym kręgu? Nie. No to rzucam mu tego żuka w takim razie. Dość zręcznie łapie. Osobiście idę tam na dół. Jak najszybciej. Jeśli mogę. Bo my chyba jesteśmy na dole, nie? Bo mówiliśmy, że to tam w salonie, tam gdzie jest. No nie, jest jesteście, raczej poszliście do jej pokoju znowu, nie? Bo to rozmowa była u niej, więc jesteście w jej pokoju. A ciało pewnie zostawiliście na dole, żeby z nim nie łazić, bo kto w pustym mieście ukradnie ciało albo coś. Więc wy jesteście u niej w pokoju. No dobra, no to ja tam schodzę do niej, no. Dwa żuki i dwa życzenia. Słucham. Może tak zwraca się do Nai. Może chcesz, żeby twój przyjaciel przestał kaszleć. Na mojego przyjaciela. Czy mój przyjaciel chce przestać kaszleć? To twoje życzenie. Nie wiem, co tam ci głęboko na sercu siedzi. O czym zawsze mówiłaś od małej niajeczki. Bo wiesz, tam leży jeszcze ten inżynier. Naprawdę myślisz, że takie może nie samo poświęcenie, ale takie światłe czyny cokolwiek będą dla niego znaczyły, gdy dowie się, że układałaś się ze mną? Badałam się już z różnymi no tak typami spod ciemnej gwiazdy. Tak przez chwilę się zastanowiła, jak to powiedziała. Mogę ci powiedzieć, gdzie jest twoja siostra? Jeżeli nie ma jej przy mnie, to wolałabym chyba nie wiedzieć. Rozumiem. Mój czas jest cenny. Faktycznie doktor nie będzie zachwycony, kiedy dowie się, że jego żuki przepadły. No więc twoje życzenie. Tak przez chwilę kmini. Potęga, władza, bogactwo. Układasz się z samym szatanem przez... szatanem. A prosi cię o pierdoły. Dokładnie. Nie, żeby poprosić to w stylu, chcę się nauczyć grać na pianinie. Naucz się czytać. Najlepszy rewolwerowiec na świecie. Bogactwo właśnie. Cała ciufcia na upioryt. Wiecznie młoda, wiecznie piękna. Nieśmiertelna. Żebyś była najlepszym człowiekiem, który najlepiej tropi na świecie. No co tam chcesz? No to tak... Właśnie rozkminia. Czy byłbyś w stanie sprawić, żeby nasza drużyna została taka, jak jest już do końca? I przez taka, jak jest, rozumie to, żeby
Rozumiem to, żeby Jack nie zakasłał się na śmierć. Rozumiem to, żeby Kimberly nie była więcej opętana. To, żebyśmy nie starzeli się już więcej. Oczywiście. A trzecie? Macie jeszcze trzeciego. Jack spogląda na Naję. Nie drapie cię w gardę. Czasami miałeś złe tak. przeczucia w związku z tym. On się uśmiechnął do ciebie? Trzecie? Naprawdę mógłbym sobie to sam wziąć i irytuje mnie wasze niezdecydowanie, ale dotrzymuję danego słowa. Jesteśmy wdzięczni. To bardzo dżentelmeńskie z pana strony. Grant, bo doktora tutaj nie ma. Chyba, że wrócił. No, ja poszedłem przede wszystkim sprawdzić, czy... Dobrze, ja. Wy pomyślcie, co tam chcecie jeszcze. A rzeczywiście schodzisz na dół. Tak. Widzisz Kimberly, która się krztusi, nie wie, co się dzieje. Czy wiesz, tak, że bardziej jakby mocno dostała w klatkę w plecy. Podnosi się, widzi, że znaczy podniosła się już, jak ty wszedłeś, ogląda się w lustrze, widzi, że ma zakrwawione te, a twoja kula leży na ziemi. Nie ma pojęcia, że to ty zrobiłeś, bo była do ciebie plecami. Jeśli w ogóle coś pamięta z tego. Ale chciałem sprawdzić, czy faktycznie się nie wykrwawia ta śmierć na dobra. Ale skoro widzę, że nie jest wszystko w porządku, to pacjent zdrów, tak? Bardziej się patrzę, czy jest na umyśle wzrok w tym momencie. Ciężko powiedzieć, czy jest na umyśle, bo jest w szoku, nie? Przed chwilą nie żyła. No tak. I jeszcze przedtem była opętana, więc tak faktycznie. Więc zanim ona dojdzie do siebie, to trochę minie. To próbuję ją, nie wiem, uspokoić. Czy ona się, wiesz, w ciebie wtula, nie? Bo ona jest przestraszona, nie wie, co się dzieje. Ma drgawki, jakby była zmarznięta, mimo że jest dość ciepła. Znaczy jest normalna, ma temperaturę, ale jest w szoku, nie? No, patrz. Ale wiesz, tam źrenice i wszystko reaguje w miarę tak, jak powinno. To mówię, patrz i może zaproponuję trochę alkoholu na ukojenie nerwów. No okej, wracamy na górę. Grant mówi, nie mam zielonego pojęcia, o co można poprosić. Doktor siedzi na dole. Doktor jest na dole. A okej, okay. Myślałam, że muszę na górę. Musisz sami zadecydować o trzecim życzeniu. Doktor przyjął, że odpokutuje w ten sposób. Chyba przez to spotkanie się zaczyna robić trochę bardziej religijne. Aju, jakieś pomysły jeszcze? Ciekawe? Może, żeby nam whisky nigdy nie zabrakło. Hej, to dobry pomysł. Pokazuję tą butelkę, którą przyniosłeś, z której piłeś. W niej nigdy nie zabraknie alkoholu, ale... Nie uzupełni się, jeśli ktoś spoza was na nią patrzy. Dopiero gdy będzie sama. Wyciąga dwie dłonie, bo w sumie nie dałaś mu dwóch pozostałych. A tamtego w jakiś dziwny sposób położył na swoim ramieniu i nie spada. No to daję mu. Okej. Okay. On je chowa, znaczy kładzie na swoim ramieniu i się odwraca i wychodzi. A czy w ramach takiego miłego spotkania mógłbyś nam wyjaśnić, po co te żuki, czym one były w ogóle i po co są? Niestety wykorzystaj swoje życzenia. A to tak tylko zupełnie towarzysko, dżentelmeńska rozmowa, już bez żadnych handli po prostu. Ukrywa, unosi ręce, nigdy się nie przekonacie. Tak, zanim gdzieś tam się oddali, w sensie
jak już widzę, że zmierza do tych drzwi, czy tam gdziekolwiek, to mówi, panie Morgenstern, tak? To wszystko faktycznie istnieje? To, że niebo, piekło i tak dalej? Niebo, piekło, kraina wiecznych łowów, wszystko. I wychodzi. Już nie odpowiada na wasze zaczepki. Do widzenia, panie szatanie. Panie szatanie. Okej. Okay. Teraz już jest definitywnie koniec. Powiem wam, co się stało. Okej. Okay. No. Życzenie numer jeden, jakie było? Wskrzesić Tom. Obudziła się, przeżyła ten. Życzenie numer dwa. Żeby Jack nigdy nie zakaszlał. Żeby wasza drużyna była taka, jaka jest i byście się nigdy nie starzeli. Och, no. Jakie to było złe życzenie. To było tragiczne. Widać, że Naja nigdy nie oglądała Władcy Życzeń. A niczego innego to było złe. Tak? Wróciliście co do nas Finger. Zezarło? Nic. Umarliście w Finger Lace w łóżkach. Następnego dnia wszyscy. Ale oczywiście kilka godzin po pogrzebie, czy tam kilka dni, to już nie pamiętam, jak to tam jest dokładnie, powróciliście. W stanie, o którym Let's Jack... Go! W stanie, o którym Jack bardzo marzył. Jest! Inni niekoniecznie. Wróciliście jako wygrzebańcy. Oczywiście nie jesteście już poszukiwani, bo szeryf doniósł, że nie żyjecie. W związku z czym tak się kończy ta przygoda. Punkt doświadczenia. Nie zabrakło. Sam? Ale whisky nigdy nie zabrakło. Whisky wam nigdy nie zabrakło. Pochowali was z tą butelką i butelka rzeczywiście jest tam. Jeśli kiedykolwiek jeszcze wrócimy na jakiegoś jednostrzała albo coś, możecie grać tymi postaciami, które po prostu zostały wygrzebane. Okej, ja zatrzymam nagrywanie i możecie mi bluzgać.